co było? Nie, bo nie można zanudzać sobą bez przerwy wszystkich. Mnie nie ma na salonach, ja nie stoję na ściankach, ja robię swoją robotę i jak widać owoce tego są, bo ja jestem bardzo szczęśliwa, bardzo zadowolona. Robię to, o czym zawsze marzyłam. Jeszcze do tego w tej chwili podciągam moje restauracje do góry, bo były opuszczone trochę i osierocone poprzez przede wszystkim kuchenne rewolucje. Ale teraz naprawdę jest bardzo dobry czas na to, żeby jeszcze wymyślić coś nowego i to wisi w powietrzu i niedługo to zobaczycie. A co to jest? No myślę, że będzie związane z tańcem. No i zobaczymy, jak pójdzie dalej. Nie będę się chwalić. Zapisuje się pani do szkoły tańca? Nie, wręcz odwrotnie, ja ją zakładam. A z jakiego powodu? Ale to może być kaczka. Nie wiem, wie pan, że jestem przewrotna i niejednoznaczna, więc wie pan. Czeka was szkoła życia, tańca, energii, miłości, seksu, tego wszystkiego, czego się wstydzicie i boicie. No to bardzo naturalnie, skoro rozmawiamy o tańcu, muszę się odnieść do Gessler Challenge. Czy dalej, kiedy już trochę minęło od tego, wciąż pani sprawia dużo radości? Właśnie, chciałam powiedzieć, że z Michałem Pirugiem będziemy razem tańczyć i zapraszamy kamery, możecie nas kamerować. Bez prób. A to dla pani był taki trochę nawet szok, że aż tyle osób potem zaczęło odwzorowywać te kroki? To tak naturalnie, że w życiu nie przypuszczałam, że to tak pójdzie. I była pani, rozumiem, bardzo zadowolona z tego, a śmiała się pani bardzo do telefonów, kiedy pani to oglądała? Nie, no ogromna radość. No przecież nie będę ukrywać, że cały świat się roztańczył, a nie rozpolitykował w kraju, gdzie no jest jak jest.